ten piękny, słoneczny dzień witam Państwa bardzo serdecznie z przedstacji Kultura. Dzisiaj pokażemy, jak biblioteka funkcjonuje w czasach, w których musimy bardziej dbać o nasze bezpieczeństwo. Wchodzimy jak zawsze tym samym wejściem. W bibliotece są wyznaczone dwie strefy. W tej części dobrze Państwu znanej znajduje się wypożyczalnia książek. O, widać tam Pana Mariusza. Zaczynam od miejsca, gdzie oddaje się książki. Pani Agnieszka śpiewająco odbiera książkę. Trzeba pamiętać, że jest pleksa i trzeba książkę wsunąć w dolną część. Jeśli zdarzy się sytuacja, że książka jest po terminie, nie pobieramy żadnych opłat, więc to dobra wiadomość. Mamy w tej chwili amnestię. Przed udaniem się do wypożyczalni należy zdezynfekować ręce specjalnym płynem. Wchodzimy do wypożyczalni, gdzie pan Mariusz czeka na czytelników z radością. Tu ważna informacja, książkę podaje bibliotekarz. Widzimy w tym miejscu wystawione propozycje. Jesteśmy bardzo złaknieni czytania, wypożyczania. Prosimy o jakąś dobrą lekturę. Niestety, książek nie można dotykać, dopiero jak zostanie wybrana. Biblioteka funkcjonuje w taki sposób, żeby dbać o Państwa bezpieczeństwo. Czytelnicy nie mają dostępu do półek, ale jak widać, sprawnie są wyszukiwane i polecane przez bibliotekarzy. Czeka na Państwa również bardzo dużo nowości, które cały czas zakupujemy dla Państwa. A w naszym katalogu na stronie biblioteki mogą Państwo zobaczyć, jakie książki są aktualnie dostępne. Jak widzimy, pan Mariusz w sprawny i elegancki sposób odszukuje w górnej części książki warte polecenia. I jak widać, nie stanowi to dla niego żadnego problemu. Myślę, że również bardzo ważną informacją jest fakt, że można u nas złożyć zamówienie na dostępne książki mailowo bądź telefonicznie. W tym miejscu nawet widać panią Anię, która odbiera właśnie jedno z takich zamówień. Chciałbym tylko jeszcze dopowiedzieć, że ta symulacja, czy też ta prezentacja odbywa się w momencie, gdy biblioteka jest zamknięta. Dzięki temu w szybki i łatwy sposób możemy Państwu pokazać, jak wygląda funkcjonowanie od środka. Te wszystkie środki zachowujemy w celach bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami ministerstwa, dbając o Państwa zdrowie, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Jak widzimy, z radością przybijamy łokciem i udajemy się do stanowiska bibliotekarza. W tym miejscu pani Ania odbiera książki i prosi nas o kartę do kultury. Podajemy ją stroną, gdzie znajduje się kod kreskowy, żeby w szybki sposób i bezdotykowo wypożyczyć książki. I w tej chwili książki są wprowadzane na nasze konto i za chwilę będzie można je dotknąć i wziąć ze sobą do domu. A gdy książki do nas wrócą od Państwa, czeka je 5-dniowa kwarantanna, po której znowu bezpiecznie będzie można je wypożyczyć. Jak widzą Państwo, biblioteka funkcjonuje i czeka na Państwa pomimo tych niewielkich zmian. Tutaj żegnamy się z biblioteką i do zobaczenia w stacji Kultura.